W 2004 roku jako wspólny projekt wrocławskich duszpasterstw akademickich Wawrzyny oraz Redemptor. Podjęto wtedy tematy, które w pewien sposób przełamały stereotyp niemówienia o tym, czego potrzebują i co czują młodzi ludzie, czego szukają w drugim człowieku i jak mogą odnaleźć się w relacjach damsko-męskich. Rozmawiano o miłości zarówno do drugiego człowieka, jak i do samego siebie. W latach 2007 i 2009 inicjatywa ta została powtórzona przez Duszpasterstwo Akademickie Redemptor, a tematyka w dalszym ciągu dotyczyła tych właśnie ważnych aspektów życia. Od Laboratorium Miłości, które odbyło się w roku 2011, akcje wspierają władze Politechniki Wrocławskiej, a do organizacji włączyło się UOS Donum. Od tamtej pory wydarzenie z powodzeniem organizowane jest regularnie, co roku. W poprzednich latach podczas Laboratorium Miłości podejmowaliśmy wiele tematów budzących ciekawość, ale i kontrowersje, które bezpośrednio dotykały spraw współczesnego młodego człowieka. Rodziły się ciekawe pytania, refleksje. Nierzadko usłyszane słowa pozwalały nam spojrzeć w inny sposób na istotę kwestii. Mamy nadzieję, że podobnie będzie i tym razem, ponieważ tematem przewodnim tegorocznego cyklu spotkań jest hasło: czy mój związek jest skazany na porażkę? Pomocni w odpowiedzi na zadane przez nas pytania będą nasi prelegenci. W tym roku towarzyszą nam terapeuci, pedagodzy, duchowni i studenci. Zanim przedstawię wam pierwszego, chciałbym się zapytać, czy mamy tutaj gdzieś jakąś parę na sali? Czy są przyszłe pary? Jest tam jedna. Para, tam jest druga. Mógłbym wam się pierwszy zapytać, gdzie się poznaliście? Mateusz? Jak poznałeś Anię? Na Białym Dunajcu. Na Białym Dunajcu. A ty kolego tam, dziewczynę? Da się? Da się, Mateusz? Widzisz? Ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o porażkę, ja mam tego kolegę, który on zawsze w życiu myślał, że jemu z dziewczyną nigdy nie może wyjść, ale w sumie mu się nie dziwię, bo kiedyś byliśmy na dyskotece. Znaczy, jeżeli remizę można nazwać dyskoteką, to tak. I on podszedł do dziewczyny, chciałbym w bardzo szarmancki sposób poderwać i mówi: zatańczymy? Ona mówi: nie dygam. No to podszedł do następnej, mówi: zatańczymy? Ona mówi: nie dygam. No to podszedł do trzeciej, zmarnowany, mówi: zatańczymy? Nie dygam. No to w końcu mówi: no to jak oni tak, to on też tak. Podszedł do czwartej, mówi: dygasz? Z wieśniakami nie tańczę. Także można mu się nie dziwić. Ale teraz chciałbym przywitać bardzo serdecznie pana Jacka Rydlewskiego, psychologa, psychoterapeutę, zajmującego się terapią systemową rodzin, terapią indywidualną oraz grupową. Od wielu lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim oraz aktywnie działa m.in. w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, jest założycielem Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu i Szkoły Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii przy ośrodku. Pan Rydlewski odpowie nam na pytanie, czy w naszym związku będziemy powtarzać błędy własnych rodziców. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, to ja, właśnie Jacek Rydlewski. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem trochę stremowany ilością osób. Przynajmniej na początku będę pewnie stremowany. Będę mówił trochę o sytuacjach rodzinnych. Jak już tu zostało powiedziane, tytuł brzmi: mój związek, kopia relacji moich rodziców, ze znakiem zapytania. Wyczuwałem tu pewną obawę, to znaczy, jak już ktoś tak pyta, to znaczy, że coś w tej rodzinie pierwotnej, rodzinie pochodzenia jest nie tak, czy przynajmniej uważa, że nie do końca jest tak i nie chciałby naśladować tego, co uważa za złe. Ale no, mam smutną wiadomość, że jest bardzo prawdopodobne, że będziecie to naśladować, tak? Dobra wiadomość jest taka, że im bardziej to wiemy, im bardziej sobie z tego zdajemy sprawę, tym bardziej można podjąć jakieś kroki.
wszystkie obserwacje i badania mówią, że powtarzanie niestety dzieje się. To u nas nawet ma specjalną nazwę, transmisja międzypokoleniowa, czyli można zaobserwować, że jak się patrzy z boku, że bardzo wiele trudnych sytuacji w rodzinach się niestety powtarza. I to właściwie w taki sposób trochę niezależny od tego, czy ludzie chcą, czy nie. Bo jeżeli powtarzają się takie zjawiska jak alkoholizm na przykład, czy porzucenia, gdybyśmy zapytali ludzi, którzy tworzą związek, czy chcą powtórzyć takie oto trudne okoliczności, no to 99% odpowie, że na pewno nie, tak? Czyli jest jakieś fatum, które każe to powtarzać. I no, po pierwsze trzeba sobie zdać sprawę, że jest to zwiększone prawdopodobieństwo, tak? Czyli jeśli ktoś tutaj jest w takiej rodzinie, w której pojawiły się jakieś nieszczęścia, to dobrze, żeby był przygotowany na to, że to jest prawdopodobne, że coś takiego się powtórzy, niezależnie od tego, czy mu się to podoba, czy nie. W związku z tym bardzo by było dobrze, do czego namawiam, zajrzeć trochę w dynamikę rodziny i zobaczyć w niektórych sytuacjach, co można zrobić, a czego nie. Ja jestem doświadczonym terapeutą i właśnie pracuję z ludźmi i mam okazję przyglądać się sytuacjom rodzinnym w takim kontekście podłużnym, czyli niekiedy mogę obserwować to, co się pokazuje czy przejawia przez jedno, dwa, trzy pokolenia, tak? Jest jakiś ciąg, jakiś przekaz, który w tajemniczy sposób każe coś takiego, żeby się działo. Inna nazwa to jest przymus powtarzania. Terapeuci wiedzą, że jeśli się powtórzy jakaś trudna sytuacja w rodzinie czy w życiu, to jest zadziwiający przymus powtarzania. To znaczy, że sytuacje będą się prawdopodobnie powtarzały, mimo tego, że ktoś tego nie chce, może się bardziej zapiąć, natężyć, żeby to się nie działo, a jednak ten przymus powtarzania jakoś dziwnie występuje. Ale może do rzeczy, żebym nie mówił tak bardzo ogólnie. Pierwsze hasło, które chciałbym powiedzieć, mianowicie takie, podoba mi się metafora jednego z niemieckich terapeutów, który powiedział coś takiego, że tak naprawdę należałoby bardziej mówić, że jesteś swoją rodziną, niż to, że masz swoją rodzinę. Z egzystencjalnego punktu widzenia jesteś swoją rodziną. I teraz już by można było zbadać pewne reakcje, jakie Państwo przeżywacie z tą metaforą. Jeśli ktoś sobie uświadomi, że jest swoją rodziną, a tam nie działo się najlepiej, ma dużo negatywnych ocen, obserwacji, no to będzie bardzo prawdopodobne, że będzie bronił się przed taką metaforą. Ja nie chcę taki być, nie chcę tego powtarzać, a tu wykładowca mówi nawet nie to, że mam taką rodzinę, której najchętniej bym nie miał, ale że nią jestem. Tak? To też trzeba wziąć pod uwagę. No, jakoś z rodziny pochodzimy, coś się przenosi, co już powiedziałem wcześniej, od czego nie można tak bardzo prędko i bezpośrednio uciec, więc bardzo rozsądne jest przyjąć tę metaforę chociażby na początek w sposób dosłowny i prawdziwy. Jesteś swoją rodziną, mniej więcej to znaczy to, że jak tutaj siedzimy, to każdy przyniósł ze sobą, przyprowadził tę rodzinę, niezależnie od tego, czy mu się to znowu podoba, czy nie. Czyli jest tutaj pamięć o tych wszystkich osobach ze swojej rodziny i to nawet wielopokoleniowej. Czyli tak naprawdę tutaj jest w tej sali więcej osób w sensie egzystencjalnych niż tylko to, co jest policzalne. Czyli tutaj są też wasi rodzice, wasze rodzeństwo, wujkowie, ciotkowie, wszyscy ci, którzy należą do systemu rodzinnego. Zaraz wyjaśnię, co to znaczy system. Za nimi są ich rodzice, etc., 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 tak daleko, dość daleko. Jest w nas jakiś spadek po tym wszystkim, co się tam działo, jak sobie ludzie radzili w życiu, jak sobie nie radzili, czy byli tak zwani dobrzy, czy byli tak zwani źli. Jak tak zwani dobrzy, to nie ma większego problemu, ale jak są tak zwani źli w rodzinie, to się zaczynają problemy.
Ale na początek chciałbym taką prostą sytuację przekazać. Aha, jeszcze powiedziałem, że o systemie coś powiem. Jeśli się patrzy na rodzinę, to dobrze na nią patrzeć systemowo. A systemowo to znaczy, że rodzina, też i my, jesteśmy pewnym zamkniętym systemem i organizmem, który rządzi się swoimi wewnętrznymi prawami. I część naszego zachowania, naszego przeżywania, widzenia świata jest związana właśnie z tym całym organizmem i nie jest indywidualna. Ona jest pewną wypadkową całego systemu, który przez lata się konstruował, jego dynamika się budowała w taki, a nie w inny sposób. I to jest system dynamiczny. To znaczy, że jeśli się w systemie zmienia jeden element, to on musi wpłynąć na cały system. Przekładając to na rodzinę, jeśli jeden członek rodziny podlega jakiejkolwiek zmianie, to zmiana indywidualna, samodzielna jest niemożliwa, ponieważ pociąga za sobą takie konsekwencje jak zmiana całego systemu. System rodzinny, rodzice, rodzeństwo, etc. musi to zaabsorbować, czyli musi się zmienić jako całość. W związku z tym nie tak łatwo się zmieniać, ponieważ nie tylko sami odpowiadamy w pewnym sensie za swój los, tylko jesteśmy włączeni w coś większego, które jest od nas i które wywiera nieświadomy wpływ i nacisk na naszą osobę w taki, a nie inny sposób. I warto powiedzieć, że ten wpływ jest w większości przypadków nieświadomy, czyli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czyli podlegamy takim wpływom. Przykład może być taki, właśnie Państwo jesteście w takiej sytuacji trochę korzystnej ze względu na zmianę i jeśli wyjechaliście na studia i troszeczkę odsunęliście się od swojego systemu i podlegacie pewnym zmianom poprzez to, że zawieracie znajomości, umysłowo się rozwijacie, to niektórzy z Państwa mogą zauważyć takie dziwne zjawisko, że kiedy wracają do domu, od czasu do czasu, to system rodzinny nie bardzo pozwala na taką zmianę. Musiałby być bardzo elastyczny, czyli system ma takie właściwości, że próbuje doprowadzić do swojego status quo funkcjonowania, tego stałego, do którego już jest przyzwyczajeni i na ogół reaguje w taki sposób, że nie chce zaabsorbować takich szybkich zmian. Najchętniej by było tak, żeby było po staremu, po swojemu i tak dalej. I chcę podkreślić, że jest to proces nieświadomy, czyli na ogół nie zdają sobie sprawy z tego te osoby, które ten nacisk wywierają. Może pierwsza okoliczność, taka, która Państwa dotyczy, kiedy jesteście prawdopodobnie w takiej sytuacji, no laboratorium miłości, czyli chodzi o związki, czyli prawdopodobnie jesteście u progu, albo niektórzy już poza progiem, tworzenia nowego związku, czyli nowego systemu, który będzie się rozbudowywał dalej. I można powiedzieć, pierwsze zadanie, jakie stoi przed Wami, pierwsze trudności, które mogą wynikać z tego oto powodu, są mianowicie takie. Żeby utworzyć jakiś związek, no nie jakiś, tylko ważny związek, docelowo, który ma być bardzo ważnym związkiem, na przykład małżeńskim, to musi się tutaj, że tak narysuję symbolicznie, utworzyć bardzo ważne wiązanie. Między kobietą a mężczyzną, między tobą, dziewczyną, a twoim chłopakiem. Przyszłość tego związku musi wyglądać w taki sposób, że jeśli on dokona prawidłowej ewolucji, to wiązanie będzie najsilniejsze z wszystkich innych wiązań, które dotychczas macie. I jest pewien problem, ponieważ jeśli pochodzicie z rodziny pierwotnej, to naturalną tendencją systemu w rodzinie pierwotnej jest pewien opór w związku z tym. Czyli mówiąc nawet językiem biblijnym, żeby naprawdę utworzyć nowy system, czyli małżeństwo i rodzinę, musisz opuścić ojca i matkę i stać się jednym ciałem tutaj z tym twoją partnerką czy twoim partnerem.
ten związek musi być silniejszy od różnych więzi, które cię łączą z rodziną pierwotną. I już możecie sobie zrobić pierwszy test. Tak? Można siebie zbadać i swojego narzeczonego na tę okoliczność, bo to jest pierwszy krok, jeśli chodzi o tworzenie systemu nowego, bardzo ważny. System nowy każdy, który jest utworzony, ma pierwszeństwo przed systemem starym. Czyli ten system ma dla ciebie pierwszeństwo przed rodziną pierwotną. A to wygląda w taki sposób. Wyobraź sobie, czy mogłabyś, najpierw do pani powiem, czy mogłabyś powiedzieć na najbliższym spotkaniu rodzinnym, zapraszając swojego chłopaka, takie oto zdanie do swoich rodziców. Kochani rodzice, ten oto mężczyzna zaczyna być dla mnie ważniejszy niż wy. No i sobie wyobraźcie. Jak znam życie, część osób sobie to może łatwo wyobrazić, część w ogóle sobie tego nie może wyobrazić, część ma pewne trudności i tak dalej. Ja bym powiedział, że to nie zajmuje się jeszcze dokładnie ważnymi powodami, dla których to może być trudne lub łatwe, ale to musi się dokonać. Żeby dokonał się ten związek, trzeba rozluźnić więzi z rodziną pierwotną. Czyli fundament do tworzenia nowego związku musi być taki. Czyli, a panowie, możecie sobie zrobić podobny test, czy będąc waszą dziewczyną przyszłą, być może żoną, moglibyście pomyśleć najpierw, a później wypowiedzieć takie zdanie przy swoich rodzicach. Tato, kobieta, droga mamo, kochany tato, zaczyna być dla mnie i będzie ważniejsza niż wy. I z jednej strony, ja lubię mówić, jestem terapeutą, dość duży staż mam zawodowy i mi się ukuło takie powiedzenie, że najważniejsze rzeczy są przerażająco proste. I to jest taka jedna rzecz, przerażająco prosta. Bo z jednej strony prosta do zrobienia, tak? Wyjście z rodziny pierwotnej, ale dla niektórych może być właśnie bardzo przerażająca, nawet niemożliwa do wyobrażenia. Zwłaszcza jeśli pełnią w swoim systemie pierwotnym jakąś ważną funkcję. Nie będę się rozgadywał teraz na temat różnych funkcji, to może przy okazji, ale jesteście bardzo potrzebni w rodzinie pierwotnej z tych czy innych powodów. Na przykład, że mama została sama i ma skłonności do depresji i syn musi jakoś dotrzymywać towarzystwa i ratować ją od złego nastroju. Dla takiego mężczyzny wyobrażenie sobie, że mógłby opuścić dom i rozluźnić te więzi, zresztą dla mamy prawdopodobnie też, jest trudne do pomyślenia nawet. Ale bym powiedział tak, prawa są nieubłagane i oczywiście mówię w kategoriach prawdopodobieństwa, bo jeśli się te więzi nie rozluźnią, nie stanie się ta więź najważniejsza, znamy takie związki, możemy pewnie poobserwować i one mają już bardzo prawdopodobne przed sobą pewne kłopoty i trudności, tak? Związane z tym, że te osoby będą jakoś włączane do tego systemu, który całą swoją energię powinien życiową, witalną powinien poświęcić sobie, żeby podbić świat, urodzić dobre dzieci, etc. Jeszcze coś stworzyć dobrego na tym świecie. Jak tam testy wypadły? No, ja bym nawet tutaj mocno się przyczepił, podkreślił to bardzo mocno. Jeśli masz trudności z czymś takim, to z jednej strony jest to wykonalne, to znaczy można powiedzieć tak, że można to zadanie wykonać trochę na siłę, tak? Zasmucić rodziców, że już nie będą mieli pocieszyciela dziecka i ważnej osoby do spędzania sensownego czasu w rodzinie pierwotnej i to po prostu zrobić, nie patrząc na to, czy patrząc na to, ale mając zgodę na to, żeby jednak zasmucić tam tę sytuację pierwotną, a jednak to zrobić. Ale niekiedy to wiązanie w rodzinie pierwotnej jest tak silne, że być może sami sobie nie dacie z tym rady. Przy okazji, jak już jesteśmy przy tych testach, to oczywiście możecie zrobić test taki na swoim partnerze, mówię do pań.
jak go tutaj nie ma, albo odwrotnie, najpierw mu to powiedzieć, czy to w ogóle mieści się w sferze jego wyobraźni, czy to jest możliwe. To są bardzo ważne kompetencje do utworzenia zdrowego związku. Bym powiedział, jakiś fundament. Jeśli to się nie stanie, nie ma takich kompetencji, będą już jakieś pewne kłopoty i trudności, które oczywiście można przezwyciężyć, ale niekiedy będzie trzeba przezwyciężać całe życie, jakoś się z tym borykać. No, synowie mamuś, córki tatusiów mają takie kłopoty właśnie rozerwania tamtej więzi. Osoby, które się, dzieci, które się opiekują rodzicami w psychologicznym lub w innym sensie i tak dalej. Ja bym powiedział tak, niezależnie od oceny moralnej, to prawo działa, tak? I można powiedzieć, no twarde słowa bym powiedział, jeśli nawet z ważnych powodów twój partner i twoja partnerka nie jest w stanie tego zrobić, to on czy ona nie ma pełnych kompetencji do związku, jeśli do utworzenia związku. Jest to zawsze pewien minus, pewna niesprawność, jeśli chodzi o tworzenie związku. Jeśli jesteśmy tutaj jeszcze, to chciałbym może powiedzieć o pewnym zjawisku i pewnym pierwszym kryzysie, który w każdym związku musi się zdarzyć. Musi się zdarzyć kryzys i musi się zdarzyć rozczarowanie w związku. Nie ma takiej możliwości, żeby to się nie było. Ale spróbuję powiedzieć, na czym mniej więcej ogólnie to polega. Będąc w rodzinach pierwotnych, zależnie od tego, jaki jest tam los tej rodziny pierwotnej, jakie nam zostało przypisane miejsce, jak wygląda rodzina pierwotna, tak powiem, wychodzimy z tej rodziny mniej lub bardziej sfrustrowani. Każdy wychodzi lekko sfrustrowany z tego powodu, że rodzin idealnych nie ma. Być może frustracja jakaś elementarna jest potrzebna i należy do porządku tego świata. Ale w każdym razie wychodzimy sfrustrowani, ponieważ nie rodzice nie byli w stanie nam dać tego wszystkiego w 100%, co nam się jako dzieciom, że tak powiem, należy i jako dzieciom jest optymalne dla rozwoju. No oczywiście w trudniejszej sytuacji są takie osoby, które utraciły rodziców, którzy są w rodzicach skłóconych, zimnych, etc., etc. Te osoby są bardziej, że tak powiem, sfrustrowane i wynoszą pewien głód i pewne oczekiwanie co do życia. I tutaj jest taka oto sytuacja, że spotkanie tej drugiej połówki, z jednej i drugiej strony, buduje takie silne oczekiwania co do partnera. Nieświadome oczywiście. Czyli można to przedstawić za pomocą zdania mniej więcej takiego. No, nareszcie jak ciebie spotkałem, już to przeczuwam, już to wiem, pachnie mi to, że ja dostanę wszystko to, czego nie dostałam. Nie dostałam w rodzinie pierwotnej. No i vice versa, tak? Już widzę ciebie, poznaję po oczach i po klimacie, że teraz od tej pory będę szczęśliwy, czyli ty de facto mi zastąpisz i dasz to wszystko, czego ja nie dostałem w tej rodzinie pierwotnej. Znowu podkreślam, nie jest to zawsze albo prawie nigdy nie jest to proces świadomy, jest to nieświadomy proces, bo można go porównać bardziej do głodu, czyli głód każe nam spożywać pożywienie, nie zawsze mamy świadomość, że jesteśmy głodni, tylko łapiemy się na tym, że coś jemy, tak? Albo że poszukujemy jedzenia. Niektórzy nawet mówią, że to jest to zjawisko tego oczekiwania, właściwie pewnej projekcji, a właściwie pewnej halucynacji czy nieprawdy, która się tutaj dzieje, że to jest element, pierwszy element takiego silnego zakochania i zadłużenia. Tak? Już wiem nareszcie, to jest moja jedyna osoba, ta, którą widzę, dostanę od niej wszystko. I większość z nas pamięta, że samo wyobrażenie tej przyszłości, mówię celowo wyobrażenie, bo jeszcze nie było czasu na to, żeby się zweryfikowało, no dodaje strasznie skrzydeł, chce się unosić nad ziemią w sposób prawdziwy albo metaforyczny, rosną skrzydła, świat jest różowy i tak dalej, i tak dalej.
ale że to wszystko jest oparte na pewnej, nieprawdzie i na, nierzeczywistości. Czyli to wielkie i piękne musi zweryfikować twarda rzeczywistość. Bo żeby to się stało, ta oto osoba musiała mieć nieziemskie właściwości. Czyli musiałaby mieć takie właściwości, żeby zastąpić idealną matkę, idealnego ojca i jeszcze idealną kobietę. Tak? Ta osoba to samo. Też idealną matkę, idealnego ojca, no i idealnego mężczyznę. W związku z tym po jakimś czasie życie to weryfikuje i już się okazuje, że ja nie dostanę tego wszystkiego od tej osoby, bo życie mi pokazuje, że nie wykazuje takiej czułości, takiej uwagi, takiej ochoty, żeby mnie rozumieć, że ma swoje humory, ma swoje wady charakteru. W związku z tym następuje bardzo silne rozczarowanie partnerem. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Myślę, że to jest proces nieunikniony. To znaczy, że w każdej parze, która się zakochała i idzie dalej, to rozczarowanie musi być. Jak jesteśmy na to przygotowani, to nie musi być to przeszkodą w tworzeniu szczęśliwego związku. Jeszcze może bym powiedział o takich wzajemnych komunikatach, które ludzie do siebie mówią w tym czasie uniesienia, to jeśli byśmy to przetłumaczyli na zdania, które wypowiadają do siebie, to mówią mniej więcej coś takiego wzajemnie do siebie. Taka jaka jesteś, mężczyzna mówi do kobiety, poprzez niekoniecznie słowa, ale zachowania werbalne, pozawerbalne, gesty, etc., etc. Ale mówi, taka właśnie jaka jesteś dokładnie w sam raz, akceptuję cię w pełni. To jest tak naprawdę idealny przekaz idealnej matki do idealnego dziecka, który właściwie na świecie się nie zdarza, poza tym okresem halucynacji, tak? Rzadko słyszymy taki przekaz od ludzi właśnie, że wymarzony, tak? Dokładnie taki, jaki jesteś. Nie musisz się zmieniać, nie musisz być ładniejszy, brzydszy, inteligentniejszy, bardziej czuły, bardziej wyrozumiały. Dokładnie taki, jaki jesteś w sam raz. To napędza tę całą sytuację. Mówimy, że o strasznej idealizacji partnera w tym czasie. Czyli jakby dotknęli samego Boga wzajemnie do nóg czy do rąk. Dlatego to jest tak wielki okres zadłużenia i niesamowitego spotkania dwójki osób. Ale jeśli następuje ten moment odczarowania, czyli rozczarowania, można powiedzieć, no to jest problematyczna na przykład taka sytuacja, że niektórzy, zależy od poziomu tego rozczarowania, mogą sobie pomyśleć, źle trafiłam, bo miłość się wypaliła, w związku z tym muszę poszukać kogoś nowego, nie udało nam się i trzeba poszukać kogoś nowego. W zasadzie z tego punktu widzenia tylko po to, żeby cały czas, cały proces jeszcze raz się powtórzył, i jeszcze raz się powtórzył, i jeszcze raz się powtórzył. Czyli możemy zaobserwować takie osoby często, które przeżywają wielkie uniesienia w związków po to, żeby one się szybko kończyły, po to, żeby stwierdziły, że miłość się wypaliła, po to, żeby szukać kogoś nowego, przeżyć uniesienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, na szczęście te uniesienia za każdym razem są troszeczkę mniejsze, bo zdolność do halucynacji już trochę jest upośledzona, ale niektórzy muszą przejść wiele prób, żeby zobaczyć rzeczywistość taką, jaką jest. Komunikaty się zmieniają, jak się nim przyjrzeć, zmieniają się na odwrotne. To znaczy, zaczyna się w taki sposób, że mógłbyś być trochę inny, bardziej wyrozumiały, milszy, bardziej życzliwy dla mnie, a nie jesteś niestety, tak? I w drugą stronę to samo. Chciałbym od siebie, żebyś była taka i inna trochę niż jesteś w zasadzie, bo nie dostaję od siebie tego, co mógłbym dostać, powinienem dostać, żeby być szczęśliwy. I jak się bliżej przyjrzymy tym komunikatom, to one tak naprawdę są zaprzeczeniem tego, o czym mówiłem poprzednio, bo one się sprowadzają do mówienia czegoś w tym stylu.
taki jaki jesteś dla mnie nie do zaakceptowania. Musiał być trochę inny, lepszy, milszy, bardziej wyrozumiały, etc. I ty to samo, wzajemnie, taka jaka jesteś, nie jesteś do końca taka, jaką bym chciał, czyli musiałabyś być kimś innym tak naprawdę, żebym ciebie zaakceptował. To jest diametralna zmiana, diametralna różnica. Proszę zauważyć, że właściwie może się zamienić w dręczenie siebie i to czasami na długie lata obserwujemy niektóre pary, które dręczą siebie przez 30 lat, niekiedy do końca życia. To się zamienia w grę, gdyby nie ty, to ja bym był kimś, tak? Muszę się z tobą męczyć, nie wiem z jakiego powodu, trzeba ciebie znosić, bo jesteś przyczyną mojego nieszczęścia i tak. I tak dalej. W dużej mierze te zjawiska są oparte na tym wstępnym, wielkim, niesamowitym oczekiwaniu. I teraz tak, dlaczego w ogóle to poruszam? Bo to prawo jest niesprawiedliwe. To można powiedzieć tak, jeśli są osoby, które przeżyły w swoich rodzinach wielkie frustracje. Nie wiem, wcześniej straciły rodziców, są osierocone, działy się trudne sytuacje. No to ten poziom głodu tutaj i oczekiwania na coś, co mi się stanie i powinno stać dobrego, jest bardzo wielki i duży. W związku z tym, jeśli się spotkają takie osoby, to te wzajemne oczekiwania na początku są niezwykle duże i wielkie i mogą przeżywać bardzo silne uniesienia na początku, po to, żeby z wielkim boom taki związek się kończył, kiedy to się weryfikuje, tak? Kiedy naprawdę nie dostanę, czyli spadają z wysokiego konia w głębszą przepaść. Jeśli komuś się udało, że pojawił się w takiej rodzinie, w której się działo w miarę harmonijnie, to ten problem prawdopodobnie będzie mniejszy, tak? Bo te oczekiwania są bardziej rzeczywiste, związane z racjonalnym oglądem tego, co widzę, słyszę i doświadczę. Jednak jest taka szansa, że jeśli się ten okres trudny przetrwa jakoś, to można zauważyć, że moje oczekiwania były dziwne, tak? Że wygląda na to, że to było w dużej mierze złudzenie i że tak naprawdę nikt nie jest w stanie mi tego dać. To, czego bym potrzebował do szczęścia, być może nawet nie to jest mi potrzebne do szczęścia, bo drogi do szczęścia są bardzo różne. Na dobrą sprawę to jest projekcja bardzo dziecięca, tak? Że do szczęścia jest potrzebny mi idealny rodzic. To dziecko mogło mi powiedzieć, dorosły już niekoniecznie, tak? Los dziecka kompletnie leży w rękach rodzica, los dorosłego nie. Wszyscy mamy taką tendencję do takich dziecięcych zachowań i fantazji, nawet bardzo dorosłe osoby. Ale jeśli to się uda, czyli jesteśmy jakiś czas taką osobą, no to po jakimś czasie zaczynamy ją na nowo akceptować. To znaczy na poziomie komunikatu brzmi to więcej tak. No, znam cię już dość długo, wiem kim ja jestem i kim ty jesteś, bo życie pokazało i w zasadzie zgadzam się na ciebie taką, jaką jesteś. I ja na ciebie takiego, jakim jesteś. Proszę zauważyć, że zaczynamy znowu mówić idealny komunikat do tej osoby, ale bardziej mocny, ponieważ bardzo rzetelny z zapoznaniem się z rzeczywistością. To już nie jest fantazja dziecięca, tylko bardzo dorosły ogląd rzeczywistości. W związku z tym ten idealny komunikat, który wychodzi z naszych ust, powoduje na nowo okres miodowy i bardzo przyjemny czas w parze. Czyli jakbyście chcieli ominąć ten cały okres trudny, a przeżywacie właśnie okres mniejszego lub większego rozczarowania, to po pierwsze zdajcie sobie sprawę, że to nie jest nic złego, ale jak dzisiaj wrócicie do domu, albo teraz jak są tutaj pary, słyszałem, że jest parę, możecie próbować do siebie powiedzieć takie oto przerażająco prosto trudne zdanie. I jesteś najlepsza, jaką mogłem spotkać.
No i w drugą stronę, a ty jesteś najlepszy, jakiego mogłam spotkać, znając twoje zalety i wady. Czyli akceptuję ciebie takim, jakim jesteś. Jesteś dokładnie taki, jak miałbyś być. Nie wiem, czy to u mnie, czy... To co, jest to do zrobienia? Na początku można w to nie wierzyć, ale to mogłaby być droga pewna, droga duchowo-rozwojowa, tak? Takie ćwiczenie wykonywać sobie w taki sposób, tak? Żeby doskonalić swój związek. Po drugiej stronie jest, pamiętajcie, dręczenie niewykonalne, tak? Niewykonalne dlatego, że człowiek, jeśli się zmienia na życzenie drugiego człowieka, to zmienia się na bardzo krótko. Bardziej udaje, że się zmienia, niż naprawdę się zmienia. Zmiana, przemiana człowieka jest tak poważnym procesem, że ona nie może się dokonać na czyjeś życzenie. Jest związana z wielką desperacją, ryzykiem, ze stratą również, bardzo ważnym procesem. Niezwykle rzadko się zdarza to, że ktoś się zmieni na czyjąś prośbę, a nie daj Boże jeszcze na czyjś humor taki, a nie inny tego dnia innego. Czyli najlepszą drogą do rozwoju, ja mówię właściwie banalne rzeczy, bo wszystkie badania, obserwacje potwierdzają, że to, co dla rozwoju człowieka jest najlepsze, to jest akceptacja i miłość. Tak? To jest coś, co przemienia człowieka, a nie to, co jest krytyką i wymaganiem jakiejś zmiany, bo wymaganie zmiany mówi do ciebie mniej więcej coś takiego, że jesteś zły, niedobry i nie do zaakceptowania, tak? De facto. Czyli to jest ta pierwsza trudność. W systemach rzeczy się zdumiewająco powtarzają pokoleniowo. Być może zrobienie tego kroku jest tym bardziej czynne, trudne, że ma za sobą pewną tradycję rodzinną. Tak jak mama nie opuściła swojej rodziny pierwotnej, w związku z tym mogły wynikać pewne kłopoty w waszej rodzinie, kiedyś byłeś dzieckiem, to samo grozi ci, że będziesz zaproszony, czy będzie dla ciebie bardzo oczywiste, żeby nie dokonać takiego samego kroku w związku ze swoją dziewczyną, czy ze swoim chłopakiem. Teraz bym jeszcze przeszedł do takiego ważnego. Mam też tremę, bo chciałbym powiedzieć wszystko naraz, ale nie da się i trudno mi wybrać, które rzeczy są ważniejsze, które mniej ważne. Ale te, które mi zostają tak najbardziej w pamięci, bym tutaj podkreślił. Mianowicie takiej sytuacji w rodzinie pierwotnej, którą można też namierzyć, a która jest dość powszechna. A która może bardzo w zasadniczy sposób wpłynąć na konstrukcję nieświadomą związku, jaką będziesz tworzyć w swojej przyszłości. Znowu podkreślam nieświadomie, bo nikt tego świadomie nie robi. To się tworzy. Mam na myśli oto prostą sytuację. Teraz to jest mama i tato. Jak tutaj w tytule było, mój związek kopia relacji moich rodziców ze znakiem zapytania. No, możemy tutaj zaznaczyć, że mniej lub bardziej jest tu jakiś zarysowany konflikt. No bo jeśli by tego nie było, to by było proste zdanie do zaakceptowania. Mój związek kopia związku mojego rodziców. Okej, nie ma czym rozmawiać, cieszymy się i żyjemy dalej, tworzymy coś nawet nowego i lepszego. Ja to uproszczę do sytuacji jednego dziecka, powiedzmy córki w rodzinie. Jeśli jest jakiś rodzaj nieporozumienia, ono może być delikatne, małe, a może być bardzo głębokie, czyli podział w rodzinie może być bardzo dramatyczny, niekiedy prowadzący do rozwodu, a niekiedy takiego rozwodu wewnętrznego, a niekiedy takiego konfliktu, który jest lekko zaznaczony. I co się dzieje w takiej sytuacji? Mówiłem, że system to jest zbiór jakby naczyń połączonych, czyli pewne zjawiska muszą wywoływać konsekwencje, pewne konsekwencje. Nie może być inaczej.
jeśli jest taki rodzaj konfliktu między rodzicami, to im silniejsze to nieporozumienie, tym osoby z tego konfliktu poszukują, czy są otwarte na bliższe relacje, która ma zastąpić im ten psującą się relację między rodzicami. I bardzo często dzieje się to w taki sposób, że powstaje wiązanie z jednym z dzieci. To znaczy powstaje taka coś w rodzaju koalicji z dzieckiem. Dziecko zastępuje jakiś rodzaj wiązania. Ale proszę zauważyć, co się będzie natychmiast musiało dziać, tak? Jeśli ta osoba zwiąże się tutaj, i to nawet, bym powiedział, nie jest, czasami jest intencjonalne, ale czasami nieintencjonalne. Dzieci wyczuwają i same też wchodzą w koalicję z rodzicami. Niekiedy jest to mówione wprost, a niekiedy nie jest mówione, ale jednak takie zjawiska się działa. Jeżeli na przykład jesteś córką, a na pewno część z Państwa, i to nie taka mała, jest w takiej sytuacji, to musi się to przełożyć na taką oto sytuację tutaj. Na zasadzie wróg mojego przyjaciela jest też moim wrogiem. Sytuacja dla dziecka bardzo trudna, ponieważ w pewnym sensie traci, w sensie egzystencjalnym, traci tego rodzica. Czasem zupełnie, a czasem pośrednio. Traci jako obiekt wsparcia, miłości i tak dalej. Ta więź może być bardzo zażyła. Ja tam wspomniałem o pewnej trudności na początku, tak? To na przykład jest przykład takiej funkcji, którą córka wypełniła w rodzinie pierwotnej, gdzie bardzo by było trudno jej zostawić tą mamy z tym oto ciemnym typkiem spod ciemnej gwiazdy, specjalnie używam takich słów, bo jestem jej potrzebna do tego, żeby sobie dać radę w tej trudnej sytuacji. To tak jakby mama mówiła do dziecka: kochana córeczko, ty jedyna mi na świecie zostałaś i nie możesz mi zrobić takiego świństwa, że w ogóle pojednasz się z tym oto człowiekiem, który widzisz, że zrobił mi tyle zła, musisz mnie wspierać. I w końcowych wypadkach moje życie nie będzie miało większego sensu bez ciebie. Znowu zaznaczam, że to wcale nie musi być świadome, to jest tylko przeżywane. Ale te komunikaty nieświadome też bardzo mocno czytamy. One są w nas. Czasami dzieci z jednej strony przeżywają pewien awans społeczny, bo to tak jakby zostały włączone do życia dorosłego. Powiedział, dla córki w tym wypadku to jest dość zabójcza konstrukcja, ponieważ obraz w tym wypadku, powiedzmy, że jest tu koalicja, czyli obraz ojca będzie siłą rzeczy bardzo negatywny. Przypominam, że obraz ojca wyniesiony z rodziny pierwotnej jest później projektowany na wszystkich mężczyzn, czyli tak jakbyśmy mieli takie przekonanie: ja was znam i wiem, czego się po was można spodziewać, w jaki sposób muszę być z wami ostrożna, czego unikać, etc. Cały zestaw definicji na temat związku między kobietą a mężczyzną właściwie wynika z tej obserwacji, ale ona jest o tyle nieprawdziwa, że pochodzi od strony tego konfliktu, tak? To jest związanie się ze stroną w konflikcie. A teraz może powiem rzecz, na którą się nie bardzo wszyscy zgodzą, ale w systemach ludzkich jest tak, że właściwie nie możemy mówić o osobie winnej i niewinnej, tak? Czyli jeśli jest między osobami jakiś rodzaj konfliktu, to można powiedzieć, one bardzo ze sobą współpracują. Jedna osoba jest potrzebna drugiej. Na przykład, żeby zilustrować taki, czyli tworzą jakąś całość, niezależnie czy dobrze spostrzeganą, czy źle, ale właściwie współpracują ze sobą.
niejedzące dziecko i przekarmiająca mama, tak? Można powiedzieć tak, niejedzące dziecko nie je dlatego, bo mama je przekarmia, w związku z tym zwalnia je od możliwości przeżywania głodu i apetytu, etc. Jak dziecko tego nie przeżywa, to nie wyjawia chęci do pobierania pokarmu, co oczywiście wpływa na mamę, która, jakbyśmy z nią rozmawiali, mówiła, no muszę to robić, bo moja córka nie je pokarmu i muszę ją w tym zastępować. Jakbyśmy zapytali dziecko, miałoby mówić w tym momencie, to dziecko by powiedziało, ja nie muszę tego robić, ponieważ mama dba o moje pożywienie, a właściwie nigdy głodu nie doświadczyłem, nie wiem o co chodzi, nie rozumiem tej całej sytuacji. W związku z tym te dwa elementy tego systemu wzajemnie się warunkują i właściwie cała sprawa ma tendencję do eskalowania bardziej niż do wygaszania. Tak? Zależnie od punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, albo to jest winna osoba, albo to jest winna, ale mówienie o winie nie ma większego sensu. Trzeba by było sobie zadać pytanie, jak ewentualnie to zmienić. Każda z tych osób, jeśli nie jest dzieckiem, ma wpływ potencjalny na tą sytuację. Tak? Przedsiębiorcza żona i rozleniwiony mąż, tak? To samo. Przedsiębiorcza żona musi dbać o wszystko, co jest w domu potrzebne i do zrobienia, ponieważ mąż jest rozleniwiony, nie zajmuje się codziennymi sprawami, tak? No, nie musi się zajmować, skoro żona nie daje mu przestrzeni do tego, żeby wziął odpowiedzialność za różne sprawy, no to on nie wypełnia tej przestrzeni. Jak on nie wypełnia tej przestrzeni, no to żona eskaluje swoje zachowania do tego, żeby wszystko dobrze się trzymało i zależnie od tego, jak porozmawiamy, zależnie od tego, z którą stroną porozmawiamy, mamy inną wersję, każdą nieprawdziwą tej oto sytuacji. My nauczyliśmy się, dobrze, że w tym gronie jesteśmy, w tym gronie łatwiej te prawdy powiedzieć, że rozwiązujemy niestety wiele problemów przez osądzanie. Osądzanie to jest stwierdzanie, kto jest winny, a kto jest niewinny, tak? Jeśli taka sytuacja ma miejsce tutaj, no to z perspektywy mamy, ta osoba, jej się nie powiodło, źle się wiedzie z mężem, ponieważ mąż jest nie taki, tak? Jakbyśmy pogadali z ojcem, pewnie by to samo mówił, przeciwsymetrycznie w tamtą stronę. Ale dziecko jest w koalicji z jedną ze stron, czyli, jak już powiedziałem, egzystencjalna półsierota, bo traci tego rodzica, ale przyjmuje bardzo nieprawdziwy obraz tego oto człowieka. Muszę sprawdzić, jak ja jestem z czasem. To jeszcze 10 minut tylko, tak? Dobrze mówię? 10 minut? Tak, spokojnie. Proszę Państwa, I oczywiście wiele, czyli można powiedzieć tak, niezależnie od tego, co się dzieje w systemie, proszę Państwa, wiem co mówię, bo pracuję z rodzinami, nieraz z wieloma pokoleniami, nie ma tak naprawdę osoby winnej i niewinnej. Nawet jak jest taka sytuacja, w której jest przemoc, na ogół przemocowi są mężczyźni, a kobiety mniej przemocowi, na ogół, to jak się głębiej zagląda, to nie jest takie proste, że jest osoba winna i odpowiedzialna za to, co się dzieje w systemie, a druga jest niewinna. To jest złudzenie, które pozwala żyć, któremu dość powszechnie ulegamy. Przy okazji, jak jesteśmy w tym miejscu, też można sobie pomóc, to nigdy nie grajmy w tę grę, proszę Państwa. Jeżeli przyszłaby kobieta do mnie i się zapytała, jak sobie poradzić ze złym mężem, który na przykład, nie wiem, za dużo popija w domu, no to ode mnie by usłyszała, jak pani to robi, że mąż popija, ponieważ z nią można rozmawiać tylko w ten sposób, żeby ona widziała swój udział w tej sprawie. To samo bym mówił o mężczyźnie. Każdy objaw jest współwypracowywany w rodzinie, nawet jak potocznie wygląda bardzo, bardzo czarno i biało. Ja rozumiem, że dla niektórych mogę mówić kontrowersyjne słowa w tej chwili, a pewnie zwłaszcza dla osób, które już są w koalicji i są w koalicji od lat.
czyli dotykamy pewnej tajemnicy też przenoszenia czegoś do swojego życia. Proszę pamiętać, bo nie wiem, czy zdążę mówić symetryczną sytuację, ale symetryczna sytuacja będzie w drugą stronę, czyli tutaj mógłby być syn w koalicji z mamą, albo w koalicji z ojcem przeciwko złej mamie. Kwestia przypadku i różnych sytuacji, na które nie mamy wpływu. Przy okazji to można powiedzieć tak, jeśli taka osoba zdarza ci się i jesteś w takiej w koalicji z mamą, a ojciec jest przez to oznaczony negatywnie jako przyczyna zła, no masz dość fałszywy obraz, a zwłaszcza fałszywe oczekiwanie co do tego, kim jest mężczyzna i jak się z nim komunikować, jak się przed tym zabezpieczyć, przede wszystkim, żeby on nie był taki. A on może być zupełnie inny. Czyli ta gra, że skończę poprzedni wątek, polega na tym, że żeby wpływać i działać jakoś korzystnie, konstruktywnie na związek, trzeba zawsze zacząć od siebie. Zwalanie odpowiedzialności na drugą osobę jest pewnego rodzaju grą, której efekt pozytywny jest taki, że czujemy się niewinni, a efekt negatywny, że właściwie podtrzymujemy cały rodzaj konfliktu. Czyli, proszę Państwa, trzeba zaczynać od siebie. Ktoś ładnie powiedział, bym się podpisał pod tym, że ludzie niewinni bywają najbardziej okrutni. Kontrowersyjne stwierdzenie, ale sprawdźcie, czy ono nie dzieje się czasami w rzeczywistości. Jeśli już jesteś w takiej koalicji, mężczyzna-kobieta, to jedyne, co możesz zrobić, przerażająco prosta rzecz, musisz wymówić tą koalicję. Czyli, mamo, proszę, nie mów mi o tacie. Ja jestem tylko dzieckiem. Ja mam prawo go kochać. Muszę dodać, że jeśli powstaje w rodzinie dziecko, to w stosunku do rodziców ono jest zupełnie inaczej związane. Rodzice to są, związali się i zakochali się w sobie obcy ludzie. Będę na razie lekceważył to wiązanie. A z chwilą pojawienia się dziecka pojawiła się więź biologiczna, która jest nierozerwalna. Czyli w pewien sposób materialny łączy dwójkę rodziców, bo zawsze to wiązanie będzie i masz, niezależnie od tego, czy ci się to podoba, czy nie. Jeśli masz ojca łajdaka, to masz i tak 50% jego genów. Jest to krew z krwi, kość z kości. I to wiązanie jest zawsze najsilniejsze. Czyli mama sobie może, albo tato może sobie wybrzydzać na to, co tutaj się dzieje, ale dzieci nie mogą, bo zaraz pokażę, jakie są jeszcze konsekwencje. Czyli z jednej strony można taką koalicję wymówić, co wydaje się proste, ale jest bywa niezwykle trudne, bo ono jest podobne do zdrady, tak? Czyli jakbyś powiedziała mamie, jesteś od lat w koalicji, mamo, nie mów mi, ja bym chciała kochać tego człowieka, nie mów mi, jaki on jest niedobry i zły. A nawet jak jest niedobry i zły, to mam prawo niewinnego dziecka do kochania tego tak zwanego złego człowieka i nie możesz mi tego zabronić, tak? Czyli mama może w tym momencie, albo tato, jeśli jest to po drugiej stronie, może przeżywać to jako twoją zdradę, tak? Jak możesz mi to zrobić? Nie skazujesz mnie, zdradzasz mnie, nie podzielasz mojej uwagi i tak dalej. Ale ja bym twierdził, że to jest zdrada pozytywna. Czyli jeśli jesteś w tej sytuacji, musisz to, właściwie powinieneś to zrobić, bo ta zdrada również jest o tyle dobra, że na powrót uwalnia jakieś szanse na porozumienie tutaj. To wiązanie powoduje, że zastępuje to wiązanie i system się będzie koncentrował i eskalował wokół tego rozwiązania. I jeśli wymówisz koalicję, to z jednej strony robisz dla siebie coś dobrego, ale też uwalniasz potencjalne siły, które są możliwe do tego, żeby sobie ludzie dali radę ze sobą.
szukanie koalicji jest dość powszechne i zawsze niedobre, tak? To znaczy, że jeśli mi trudno z żoną czy z mężem, to proszę zauważyć, któż tego grzechu nie popełnił. Idę sobie rozmawiać z koleżanką i ponadajemy na mojego partnera i partnerkę, a jak jesteśmy w podobnej sytuacji, to się robi grupa wsparcia, bardzo intensywnie przeżywająca takie wsparcie, ale tak naprawdę to jest jedna wielka destrukcja, ponieważ wzmacnia tę dziwaczną sytuację. Taka córka lub taki syn, będę mówił o córce, za pomocą takiego zgrabnego kalamburu, jeśli z przynami, której się nie udało, to uczy się od mamy mniej więcej czegoś takiego, że mama źle trafiła, tak? Że źle trafiła na łajdaka i tak dalej. I jak się źle trafi, to trudno, trzeba być albo ofiarą, albo się rozstać i tak dalej. W związku z tym, jak będzie dorosłą kobietą, będzie dużo czasu poświęcała na to, żeby dobrze trafić. I są niektóre osoby, które bardzo cyzelują ten wybór mocno, bo są przekonane, że całość polega na tym, żeby dobrze trafić na tamtą osobę. Wybierają. No i oczywiście po pierwszym kryzysie, jaki się pojawia, który mówiłem na przykład na początku, co mają w myślach i w głowie? No, że oto źle trafiła. W związku z tym ten czar, który się tutaj zaczął, się dokonuje w następnym pokoleniu. Córka, która jest przy mamie, której się udało albo nie jest w koalicji, może zauważyć i uczy się tego od niej, że żeby być w dobrym związku, wymaga to dużej pracy, poświęcania siebie, jakichś kompromisów, jakiegoś szacunku wzajemnego, całej subtelności wymiany i ciężkiej pracy. W związku z tym, jak napotka na kryzys w swojej rodzinie, ze swoim partnerem, jest gotowa do tego, żeby współpracować, żeby tworzyć lepszą jakość w tej nowej sytuacji. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć na koniec, ponieważ miłość jest bardzo trudno zdefiniować. To są prace psychologiczne i właściwie moim zdaniem nikt dobrze nie zdefiniował, co to jest miłość, a się posługujemy nią bardzo szeroko. Kochasz mnie, nie kochasz, to jest dobrze, jak nikt nie wie do końca, co to znaczy. Jest jeden lepszy miernik. Nie będę się zagłębiał teraz w istotę miłości. Na pewno jest to coś bardzo złożone i niejednoznaczne. Ale jest jeden lepszy miernik, który jest składnikiem miłości, ale który można łatwo rozpoznać. Mianowicie szacunek. I jak sobie obserwujecie na przykład swoich rodziców czy innych ludzi, to możecie łatwiej wychwycić, czy oni się wzajemnie szanują, nawet jak mówią, że bardzo się kochają. Tak? Kocham tego mojego, taki poczciwy, mądry, taki chodź tu, pokaż tutaj dzieciom, co potrafisz. To jest wyraz bardzo małego szacunku, tak? Albo wyszedłem za taką małą, głupiutką idiotkę, no chodź tutaj, chodź do mnie, chodź, prawda? Bardzo cię kocham, ty też mnie kochasz i tak dalej. Widać, że pod tym sloganem, który mówi jest miłości, jeśli mówimy o szacunku, jest to bardziej precyzyjne narzędzie do oceniania. No to jeśli mamy takie narzędzie, to można o to dbać, tak? Czyli mężczyzno, dbaj, i to jest dla ciebie żywotne, żebyś do końca życia szanował tą osobę. Tak? Żeby nie utracić szacunku, bo to jest większy miernik. I kobieto, dbaj o to, żeby szanować mężczyznę. Myślę, że mężczyźni są w ogóle bardziej wrażliwi na odebranie szacunku. Tak? Czyli zaczynają, jeśli nie ma szacunku w parze, zaczynają się bardzo dziwne zjawiska dziać, a niekiedy ludzie mówią, że się bardzo kochają, nawet wzajemnie potwierdzają, ale jak ktoś z boku popatrzy, po dwóch słowach od razu wie. Jakie przeżywają zdziwienie niektórzy pacjenci, kiedy ja czasami zdobywam się na taką odwagę i ktoś mówi o swojej żonie, czy o swoim mężu, czy o ojcu, ja mówię, pan co, jak pan mówi, to ja tutaj słyszę słowa pogardy na dobrą sprawę. Jak pogardy? No, słyszę, jak pan mówi, i szacunku tutaj nie ma, ależ my się kochamy, tak?
No ale pogarda jest dość intensywnym doświadczeniem i przeżyciem i na pewno nie zostanie bez odpowiedzi z tamtej drugiej strony. Już będę kończył, bo mógłbym tam jeszcze chyba mówić parę godzin. Właśnie czas dobiegł końca. Może resztę ważnych rzeczy się dopowie, bo wiem, że jest tutaj u Państwa taki zwyczaj, że można napisać na karteczkach pytania i w miarę możliwości mogę odpowiedzieć na niektóre pytania, jeśli będę w stanie. To tymczasem dziękuję na uwagę. Jak to jest? Ktoś będzie zbierał te pytania? Dziękujemy Panie Jacku za wyważoną konferencję. Teraz nie spodziewałem się. Teraz zapraszam Was na 10 minut przerwy. Będziecie mogli napisać swoje pytania Pana Jacka. Pan Jacek postara się na nie odpowiedzieć. Wiele możliwości. Piszcie czytelnie. Chcę Wam, dziewczyny, powiedzieć, że nie zostałyście oszukane. Tak jak widzicie nas co dzień, jesteśmy prawdziwymi facetami, to jest tylko obrazek poglądowy, także nie przejmujcie się. Ciekawe było, co by wyszło z połączenia kwadratu z kołem, także mi się wydaje, że bake rolls, ale także największe odkrycie ludzkości. Dobrze.